A cóż się mogło zmienić w życiu Trevora? Nie no, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Ja obiecałem skok Trevorem z dachu Maze Banku, ale nie zakończony wcale śmiercią, tylko cudem praktycznie. Bo po takim upadku ma to przeżyć i tylko dzięki swojej umiejętności specjalnej. Ale dobra, najpierw zobaczymy, czy przeżyje ten sprint przez ulicę dosyć ruchliwą, co prawda czerwone światło. No ale jest pijany, kurde, jak Bella. No patrzcie, jak on biega. Patrzcie, ten blur. O nie, dobra, już chyba po wszystkim. Szkoda. Dobra, jak działała umiejętność specjalna? Trzeba wcisnąć obie gałki. Dokładnie w ten sposób. Dobra, i podobno wtedy jest się nieśmiertelnym, a ja myślałem cały czas grając w GTA 5, że po prostu wtedy jest większy damage zadawany przez Trevora i tylko tyle, a nie nieśmiertelność. Dobra, jak dostać się na dach Maze Banku? No bardzo prosto, trzeba udać się na lotnisko, więc weźmy na przykład, nie wiem, ten oto samochodzik i pojedźmy w odpowiednie miejsce, ale spokojnie zrobimy to szybciej niż podejrzewacie, czyli teleportem. No bo w sumie nawet już po takim długim czasie, po takiej długiej historii robienia teleportów, no to chyba spodziewaliście się tego jednak. Dobra, hiub zdziup. Patrzcie, jak się wycwaniłem taksóweczką, kurde. To taki sam był teleport dla was, jak był dla mnie. Po prostu trzeba było wsiąść, zażyczyć sobie dowiezienia do punktu wyznaczonego na mapie i proszę bardzo, jesteśmy w ścisłym pobliżu lotniska. Dobra, ale potrzebuję samochodu, żeby przeskoczyć przez płot albo chociaż go rozbić. Autobus? Może nie, może jednak coś osobowego, na przykład to. Mam nadzieję, że policja nie będzie mnie ścigać, bo nie chciałbym zginąć, kurde. No w GTA Online rzadko mi się zdarza zginąć z rąk policjantów, kiedy staram się włamać na lotnisko. Ja w sumie już dawno nie pamiętam tak rzęsistej ulewy w GTA Online. Czyżby takie warunki atmosferyczne były tylko w singlu? Nie no, były deszczyki, wiadomo, nie? Ale aż takiej rzęsistej ulewy to ja nie pamiętam, serio. Zapomniałem jeszcze, że jest grube slow-mo w singlu. Ale dobra, moment, jakoś muszę uzupełnić ten pasek Trevora, przecież do pełna chociażby, no aha, też zapomniałem, że w singlu te wrota się otwierają tak po prostu. To czemu nie w multi? Kurde, przecież co to utrudnia, przecież każdy wie, jak tam trzeba przeskoczyć, można też podrozwalić po prostu. Jest dużo możliwości. Ej, dobra, ale wiesz co, w sumie... No, nie, no dobra. Ej, albo w sumie, okej, okay, można też spróbować po prostu wielkim samolotem pasażerskim, albo takim luksorkiem. No, będzie szybciej, niż taką wielką bestię rozpędzić nad powierzchnię Maze Banku. Dobra, tutaj weźmiemy to. Tam stoją te wielkie jumbo jety, no kurde. Nie, dobra, dobra, bierzemy. Air-header. Jak? Dobrze przeczytałem, ale ej. Tylko teraz czy dam radę wyjechać? Dobra, to ma wsteczny? Ma. Skręca jeszcze na tym wstecznym? Skręca. Oj, shit, schody, uwaga. Nie, ale tu chyba dam radę się rozpędzić wystarczająco, żeby się oderwać przed kolizją z jumbo jetem. No, no, dobrze, na szczęście Trevor to jest świetny pilot. Ale okej, okay, dobra. Teraz w takiej ulewie przypadkiem będzie troszeczkę gorzej z lataniem. Ale okej, okay, dach Maze Banku jest tam chyba gdzieś przed nami. Ale patrzcie, jak telepie maszyną. Jednak pogoda odgrywa znaczącą rolę w pilotażu. Ale dobra, spokojnie. Damy radę. Ewentualnie jeszcze jakieś triczki po drodze, żeby wiedzieli, co tam się święci. Nie, ale dobra, jak podbić ten pasek jeszcze bardziej do góry, bo tam jest w połowie. No ale okej, okay, no jeżeli dobrze pamiętam, to chodziło wam dokładnie o to, żebym wyskoczył i dosłownie przy ziemi samej włączył ten tryb i cudem ocalił życie. Ale najpierw się muszę dostać na dach, więc tutaj wskoczmy trochę wyżej. No mam nadzieję, że Trevor ma spadochron. Oby miał. Dobra, bo wyskakuje, uwaga. Ma. Dobra, tylko musi go włączyć. No włącz go. Dobra, który to dach? Tu pode mną. Oj, może być problem z lądowaniem. Shit, dobra, tam poleciał samolot. Ale okej, mogę już chyba w ten sposób odlatywać. Nie, wcale nie mogę. Nie, i też fajnie byłabym nie zniżał wysokości za bardzo. Okej, chyba już teraz mogę się zacząć obracać. I w ten sposób może. Gdzie jest Maze Bank? Kurde, pode mną centralnie, jak w niego nie trafię. Ale będzie słabo. Nie no, spokojnie, po prostu polecimy z powrotem na lotnisko i weźmiemy maszynę. No, ty tak długo czekaliście na ten materiał z GTA 5 single player, że... No spokojnie, w takim momencie bym was nie zostawił.
Ale dobra, kurde, bo ten dach się zbliża dosyć powoli, może faktycznie jeszcze troszeczkę polecimy normalnie. Dobra, może w ten sposób, dobra i teraz? Shit, nic nie widzę. Ej, nie, chyba trafię, chyba... Chyba trafię? Chyba trafię? Chyba starczy? Dobra, wow, fuksik. Dobra, ale jesteśmy, więc teraz tylko wyskoczyć i przeżyć. No ale nie za pomocą spadochronu. Okej, okay, powiedzmy to, wygląda dogodne miejsce. No dobra, no to go! Nie ma co zacierać. Dobra, tylko żeby zaraz się nie pojawił zgon w trakcie lotu. I co mówicie na przykład tu? No przecież nie mogłem włączyć, kurde, tego trybu, co jest grane. A myślałem, że można w locie. No ej, no tak wyglądało na filmikach, że idzie. Biedny Trevor się rozmazał na asfalcie przeze mnie. Nie, to najwidoczniej trzeba po prostu w momencie skoku, a tak właściwie tuż przed skokiem. Jezus, widzicie tą kwotę na koncie? Nieźle. Nie, ale dobra, to znowu na lotnisko i wtedy przed samym wyskokiem włączymy już ten tryb, tylko właśnie. Muszę go podbić na maksa, więc może strzelając do wszystkiego i wszystkich. Tak rośnie. Czyli robiąc mayhem, dostajemy też odpowiedni później god mode za nasze poczynania. Okej, może jeszcze tram w tych ludzi na przykład. Boom. Ej, nikogo nie zabiłem, tylko kurczę sygnalizator świetny. Świetlny, nie świetny. Choć może był świetnym sygnalizatorem świetlnym. Kto wie. Nie znałem go, a zabiłem. Trevor nie ma serca. Do sygnalizatorów świetlnych. Bo do ludzi jakoś ma, bo nikogo nie zabiłem. Dobra, nie, ci są policjanci, ich zawsze łatwo. Postoją w miejscu. Jak osły. Boom. No czemu nie wybuchł? Czemu nie eksplodował? Wybuchł. Wybuchnął, oczywiście. Nie, ale okej, dobra, delikatny mayhem został posiany. Ale wyskoczył. Nie, dobra, no to już teraz mogę swobodnie w stronę lotniska. Chyba dobrze idę. No, taksóweczka już teraz nie wchodzi w grę. Pozostaje ucieczka, ale też... może mam RPG, no właśnie. Tylko teraz dobrze trafić. Powiedzmy tu? Nie. Ale będę miał chyba jeszcze jedną próbę, zanim grubi policjanci przeskoczą przez płot. Ale w sumie też to wie. Dobra, uwaga, trzeba spróbować. Tu! No fucking shit! Nie, dobra, lecimy dalej, bo zaraz faktycznie zginę. Nie wiem, ile wtedy mi pozostanie z tego speciala mojego żółtego paseczka. No kurde! No dobra, zobaczymy, czy zostaje w pełni, czy będzie wyzerowany teraz. Będę musiał znowu siać przypał. Nie, nie wiem jeszcze. Jeszcze nie widać tego paska. Trevor... Jest, dobra, jest w pełni. Okej, no to może taksóweczka. Jakaś może akurat podjedzie? Nie, niestety nie, ale spokojnie. Zadzwonię sobie w odpowiednie miejsce. Lista akcji. A, tu jest troszeczkę przemieszane. O'Neill, bla 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 bla. Gdzie są taksówki? Jak to się nazywało? O, Downtown Cab Company. Dobra. Mam nadzieję, że podjedzie. Oczywiście, że tak, dobra. No to ja sobie poczekam tutaj grzecznie, a my w sumie usłyszymy się już na samym lotnisku i przylecimy sobie jeszcze raz na dach Maze Banku. No i tym razem mam nadzieję, że to się uda i wracamy później do GTA Online. Ale to oczywiście w innym materiale. No już myślałem, że zanim podjedzie dam się potrącić, nie, ale spoko. Dobra. Mizium. No okej, okay, dobra, widać znowu Luxor. W ogóle on tak się nazywa? Nie, no pewnie, że nie. Czemu ja go nazywam Luxor? Przecież to jest Buckingham. Shamal. Kurde. Buckingham, dobrze przeczytałem. W sumie. Dobra, ale teraz postaram się już z troszeczkę mniejszej wysokości wyskoczyć. Choć w sumie, może dla bezpieczeństwa. Po prostu będę szybciej leciał na spadochronie. Bo teraz nie mogę włączyć umiejętności specjalne. Nie, no pewnie, że nie. Okej, powiedzmy tu starczy. Mam nadzieję, jeżeli Trevor zdąży oczywiście włączyć szybko spadochron. Dobra, może już teraz. Jego kolor się zmienił. Szkoda. Lubiłem tą tęczę, akurat w singlu. No, taki czarny, ciemny barwach przydałby się do online oczywiście. Wtedy byłby mniej widoczny. Ej, chyba idealnie trafię. Chyba idealnie. W samo H. Jeżeli nie, tam jest H? Nie. 17. Czemu 17? Przecież to jest jedyny... A fuck! Nie, 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 kurde, fuck. Przeżyję to? Przeżyję, ja pierdzielę, nie.
Dobra, powiedzmy, że to jest sprawie dachu Maze Banku w takim wypadku. Co ja odwaliłem? Nie. Fuck, dobra, co teraz mogę zrobić? Ewentualnie zestrzelić jeszcze sterowiec, jeżeli tam rakieta doleci. Dobra, tak z delikatnym wyprzedzeniem, bo troszeczkę będzie lecieć. Bam. I jak tam... No trafiłem bezpośrednio. Dobra, jeszcze jedno. Tym razem sam czy połowę. Powinno akurat w T trafić, albo w O. I nic. Kurde, pancery na sterowce. Ale dobra, no to tak. Co ustawić? Co jeszcze? Można fajnie spadać. Z butelką, tak, tak, tak. Alkohol to jest powód tego upadku. Okej, włączam tryb i lecimy. I w teorii on powinien to przeżyć, no ale nie mogę włączyć trybu teraz, no. Wciskam gałki, wciskam gałki, wciskam gałki, nie da się. No właśnie. To co to była za ściema? Ja przecież widziałem to na filmikach, co to za fotomontaż poszedł. Kurde, nie da się, impossible. A skoro się nie da, no to pff, to pozostaje mi, nie pozostaje mi nic innego, jak w tym miejscu skończyć, kochani, ten odcinek. I zająć się nagrywaniem GTA Online, no chyba, że w komentarzu ktoś, jakaś miła dusza podpowie mi, jak to trzeba, kurde, zrobić. No słyszeliście, przecież wciskałem te obie gałki, niestety, bez skutku. Znaczy nie, no skutek był. Zgon. Ale nie o to chodziło. Dobra, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!